Zacieranie znaczenia sakramentu, zwłaszcza sakramentu chrztu, kiedy się mówi o chrzcie Duchu Świętym versus dalej sakrament chorych i tutaj modlitwa o uzdrowienie. Ten dokument z 2000 roku Benedykta XVI, tutaj bardzo, ja nie będę tego rozwijał, tylko pewne sygnały wysyłam, tak? Również sakrament bierzmowania. Ja to kiedyś z księdzem biskupem konsultowałem. Mianowicie, no, ksiądz biskup kładzie ręce na bierzmowanego, nic się nie dzieje. Kładzie lider charyzmatyczny i jest bęc. Jest spoczynek w duchu tak zwany, tak? To oczywiście dla teologów może się wydawać, że nie są to zagadnienia wyjątkowo trudne dla ludzi, którzy w teologii nie są obyci, a taki jednak jest większość w Kościele. Stanowi to poważny problem. To jest jedno pytanie. Drugie pytanie dotyczące sakramentu święcej. Mianowicie, no, jutro, tak, zaczyna się quasi synod niemiecki, gdzie mamy do czynienia, będziemy mieli do czynienia wśród tych czterech punktów z tym punktem dotyczącym ewentualnych święceń diakonatu dla kobiet. Spotkałem się ostatnio z taką debatą poważną wśród teologów duchownych i tutaj takie pytanie, czy to jest ewolucja rozumienia sakramentów, czy to jest po prostu, przepraszam za kolokwializm, szwindel. Mianowicie badania zmierzające do tego, ażeby wskazać na to, że tak jak mieliśmy kiedyś do czynienia z siedmiostopniową strukturą święceń, mamy teraz trzystopniową, żeby być może wykazać, że w ramach tej trzystopniowej struktury te święcenia diakonatu to wcale nie są święcenia, tylko to jest posługa. I w związku z tym taką posługę również mogą kobiety przyjmować. To tyle na razie. Wszystkim musimy tutaj odróżnić sferę sakramentalną od sfery pobożności i wszelkich praktyk pobożnościowych. To, co czynią niektóre grupy o charakterze pentekostalnym, na przykład chrzest w Duchu Świętym, czy modlitwa o uzdrowienie, należy traktować w kategoriach kształtowania naszej pobożności. Patrzmy na to pozytywnie, abstrahując od pewnych niepokojących sygnałów, gdzieniegdzie. Ale popatrzmy na to pozytywnie. Sprawa naszej pobożności, kształtowania jej, to jest inna rzeczywistość niż ta, o której mówił przed chwilą ojciec Krzysztof, a zatem rzeczywistość sakramentów świętych. Sakramenty mają swoją dyscyplinę. Zobaczcie, kongregacja, która jest w Watykanie, która zajmuje się pilnowaniem, może nie tyle pilnowaniem, co ustrzeżeniem bogactwa sakramentów i ich godności, nazywa się Kongregacją Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów. Dyscypliny w samej nazwie. Co to oznacza? Że nie wolno w tej materii podejmować eksperymentów, że nie wolno w tej materii dokonywać jakichś doświadczeń, że nie wolno tej materii w jakiś sposób samowolnie zniekształcać. I dlatego tu, gdzie mamy do czynienia z sakramentami i ich, na przykład w niektórych wypadkach, niepowtarzalnością, tak jak w przypadku chrztu, bierzmowania, w tej materii mamy do czynienia z dyscypliną sakramentów, która nas wszystkich w Kościele obowiązuje od pani Kowalskiej po papieża Franciszka. Rozumiemy? We wszelkich innych kwestiach to jest kwestia tylko i wyłącznie pobożności. Kształtowania w jakiś sposób pobożności, powiem tak troszeczkę humorystycznie, mniej lub bardziej odpowiedzialnie względem tych, którzy w tym uczestniczą. Musimy wystrzegać się czegoś takiego właśnie, żeby nie dochodziło do takiego paradoksu, że przy sakramencie bierzmowania, kiedy ja widzę, co się dokonuje, uczestniczę w tym jako świadek może bierzmowania, może nieraz uczestniczę w tym jako członek rodziny czy ktoś inny, widzę, co się dokonuje. Przychodzi Duch Święty, który umacnia wiarę tych młodych. Zostaje im przekazany. A dla mnie ważniejszą sprawą będzie to, że lider nałoży swoje ręce i ktoś zemdleje w tym momencie. To jest dla mnie ważniejszy znak. Więc spójrzmy na to w sposób zdrowy. Wystrzegajmy się tego typu
To nie ma nic wspólnego z pneumatologią. To ma tylko coś wspólnego z graniem na ludzkich emocjach. Kościół przez 2000 lat ukształtował nam takie bogactwo sakramentów, że jeśli człowiek chce z niego korzystać, to ma pełnię. I niepotrzebne są mu różne takie uatrakcyjnianie, nazwijmy to, jego chrześcijańskiego życia. Wszelkie tego typu zabiegi to są tylko eksperymenty. Przepraszam, ale no. Taki eksperyment bardzo mocno szarpie młodych ludzi, którzy stają tak. W sytuacji... Ale proszę zauważyć kogo? Nie są dopuszczeni do sakramentu bierzmowania, jeżeli nie jadą na wyjazd, gdzie następuje nakładanie rąk i spoczynki. To są wszystko samowolne eksperymenty. Gdybyśmy przeanalizowali programy przygotowujące do bierzmowania... Decydentem jest ten kapłan, który prowadzi. Tak, ale kapłan też może popełniać eksperymenty. To nie jest... Dlatego proszę pamiętać jedno. Gdybyśmy dzisiaj przeanalizowali programy prowadzące młodych ludzi do sakramentu bierzmowania, nigdzie nie znajdziecie tam tego typu eksperymentów. To są wszystko... wprowadzane klinem w tą zdrową naukę i w dyscyplinę sakramentów pewne eksperymenty. I one nie są, to trzeba przyznać się, one nie są po myśli tej nauki, której przed chwilą fragment usłyszeliśmy dzisiaj. Druga rzecz, jeśli chodzi o... Tak. Musimy pamiętać jedno. Dla mnie tu jest jedna pani, która rozmawiała ze mną w przerwie, jeśli chodzi, ma doświadczenie także kościoła w Niemczech i tak dalej, bardzo dotkniętego kryzysem kościoła w Niemczech. Ludzie, którzy myślą, zadają sobie pytanie, czy za mało macie otwarte oczy tuż obok? Pamiętajcie, że w kościele niemieckim tuż obok wspólnoty katolickiej jest wspólnota bardzo mocna, prawie że taka sama liczebnie, protestancka. I teraz... Katolicy myślący mówią jedno. Protestanci wprowadzili święcenia kobiet, wprowadzili małżeństwa jednopłciowe, wprowadzili legalizację aborcji, eutanazji w swoim, nazwijmy to, aparacie moralnym, wprowadzili bardzo wiele takich spraw, które właściwie liberalizowały życie i wspólnoty. I z jakim skutkiem, efektem? Czy wspólnota protestancka jest dzisiaj wspólnotą, która cieszy się powołaniami, która ma pełne kościoły? Wcale nie. Kościół protestancki dzisiaj w Niemczech ma jeszcze więcej kłopotów i jeszcze więcej jest spustoszony niż wspólnoty katolickie. I teraz ten głos... I ta droga synodalna jest pewnym wytrychem, powiedzmy sobie wprost, wytrychem biskupów niemieckich, którzy chcą przy pomocy tego wytrychu wprowadzić coś na kształt posługi diakońskiej. Na czym polega, zauważcie, jakie kompetencje ma diakon. Diakon już może głosić kazania, może pobłogosławić sakrament małżeństwa za zgodą biskupa diecezjalnego, może dokonywać błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem, może przewodzić obrzędom chrześcijańskiego pogrzebu, może chrzcić, a zatem już pełni bardzo ważną rolę w strukturze Kościoła, prawda, danej wspólnoty. Moim zdaniem to, co dzieje się tam, to jest taki zamach przy pomocy takiego wytrycha, żeby wprowadzić ten element coś na kształt wspólnoty protestanckiej, chcąc w ten sposób ratować przynajmniej niektóre przyczółki Kościoła katolickiego tam, na tamtym terenie. To jest bardzo niebezpieczna i bardzo pokrętna droga. Wszyscy byliśmy zbulwersowani tymi sygnałami, które do nas docierały przez media po synodzie dla Amazonii. Przed tym synodem wszyscy wiedzieli, w jakim nastawieniu jadą tam biskupi niemieccy i jakie wnioski chcą z tego wyciągnąć. Polecam taką książkę. Kardynał Kongar napisał kiedyś Prawdziwa i fałszywa reforma w Kościele. Piękna książeczka, jest dostępna gdzieś na rynku. Można zauważyć, na czym rzeczywiście polega prawdziwa reforma w Kościele. Nie tylko, to już nawet nie chodzi o miejsce jako konfesjonał, prawda? Tu chodzi o celebrację sakramentu pokuty.
Z tym jest problem. Słuchajcie, ja 12 lat jeździłem do mojego kolegi na zastępstwa, pracując w Legnicy, tam wyjeżdżałem na zastępstwa, spędzałem tam urlopy. Uczyłem się języka, a z drugiej strony poznawałem też, no nie da się żyć w tym kościele, posługiwać i nie poznawać go od drugiej strony, od podstaw, prawda? I też zauważyłem to, że na przykład, gdyby tam wcześniej, na przykład na parafii księdza Damiana, którego ksiądz biskup dobrze zna, był ksiądz, który celebrował sakrament pokuty, ludzie przychodziliby do spowiedzi. Ale ponieważ ten ksiądz na bazie źle zrozumianej odnowy soborowej powiedział, że to jest nieistotny sakrament, nieistotny, on jest w ogóle niepotrzebny człowiekowi w życiu, no to spowiedź święta jako sakrament umarła pośród nich. I wiecie, co robią? Jeżdżą do klasztorów. Bo to nie jest tak, że oni odłożyli to. Większość z nich tak, ale niektórzy postanowili, że jednak się nie poddają tym tendencjom i jeżdżą sobie do klasztorów, gdzie zachowana została spowiedź, gdzie jest sakrament pokuty celebrowany na sposób tradycyjny.